Dzień dobry Państwu. Jak Państwo widzicie, tytuł wykładu jest rzucony na ekran za mną. Wynika z niego, że chcę opowiadać trochę o tych dwóch filmach, Nadzorze i Seksmisji, przez pryzmat momentu, który powstał. To zresztą prawdopodobnie inaczej się nie da. To był bardzo taki gęsty czas i on bardzo mocno oddziaływał na wszystko, co się działo, także na filmy. Zacząć chcę od takiej konstatacji, proszę Państwa, od cytatu Bożeny Janickiej dotyczącego momentu zaraz przed wprowadzeniem stanu wojennego. Janicka pisze, jak Państwo widzicie, film polski jest chyba u progu wielkiej pasy, znaleziono właściwy ton wobec spraw ważnych, otworzyło się wiele dróg, którymi można pójść dalej, jeżeli warunki pozwolą. Pisała to w filmie z numer 31, czyli gdzieś tak, był to chyba sierpniowy albo wrześniowy numer filmu z 81 roku. I ten cytat z Janickiej oddaje takie ogólne poczucie, które wtedy panowało w roku 81, a następnie w roku 82, że kino polskie jest na progu w ogóle niesamowitego okresu rozwoju. Tak się zdarza w historii kina, że w jednym miejscu i w jednym czasie kumuluje się taka ogromna energia twórcza wielu zdolnych twórców, którzy zarazem są wyposażeni w jakieś poczucie misji, w jakieś poczucie wspólnoty, jakiś pomysł na kino. Takich momentów nie było zbyt wiele, ale te wszystkie takie sztandarowe nurty w dziejach kina, jak nie wiem, neorealizm włoski czy francuska nowa fala, właśnie od tego się zaczynało, takiego bardzo mocnego fermentu i od dużej grupy ludzi, którzy mieli właśnie jakiś własny, oryginalny pomysł na kino. I w roku 81 panowało takie powszechne przeświadczenie o tym, że w Polsce mamy do czynienia z czymś takim. Po czym w roku 82, 83 panowało znowu takie powszechne przeświadczenie, że stan wojenny, oprócz wielu rozmaitych szkód, które wyrządził, a także być może pożytku, bo i takie są poglądy, no zniszczył po prostu ten potencjał, który polskie kino w tym momencie zawierało. Chcę Państwu zaprezentować, co pisał na ten temat Tadeusz Lubelski w znanej Państwu książce pod tytułem Historia kina polskiego. Lubelski pisze w tym samym tonie o tym, że stan wojenny oznaczał przerwanie świetnej pasy polskiego kina i układa taki festiwal marzeń. Mówi, gdyby nie było stanu wojennego, to na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni w 82 roku pokazano by takie filmy. No i to jest Danton, Austeria, Dolina Issy, Nieciekawa historia, Konopielka, Przypadek, Krótki dzień pracy, Kobieta samotna, Prognoza pogody, Matka królu, Przesłuchanie, Wielki bieg, Niech ci odleci Mara, Muzyka Dajler, Benz. No same klasyki, wszystkie wielkie filmy polskiego kina. One wszystkie powstały koniec końców, ale nigdy nie odbył się taki festiwal. Festiwal w roku 82 w ogóle się nie odbył. Część z tych filmów weszła do rozpowszechnienia dopiero pod koniec dekady, kiedy miały już właściwie wartość głównie historyczną, więc no po prostu ten spis festiwalu marzeń jest dla Lubelskiego dowodem na to, jaka krzywda stała się polskiemu kinu. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej listy, którego to aspektu Lubelski nie porusza, mianowicie tego, jakie to są filmy. Kiedy się przyjrzymy tym tytułom i tym filmom, które za tymi tytułami stoją, to zwraca uwagę właśnie taka, to, że one się składają z dwóch grup. Po pierwsze są to filmy historyczne, bardzo dobre filmy historyczne, takie jak Austeria, czy Danton, czy Nieciekawa historia. I te filmy historyczne są robione przez klasyków, którzy się wywodzą tak naprawdę z okresu szkoły polskiej, Kowalerowicz, Haas, Weiber. I druga grupa filmów z kolei to są filmy robione przez ludzi z kina moralnego niepokoju, prawda? Czyli Kobieta samotna, Matka królów, Przesłuchanie, Wielki bieg. To są z kolei filmy albo współczesne, albo nawet jeżeli trochę historyczne, tak jak Wielki bieg na przykład, to wszystkie one są filmami zaangażowanymi politycznie. To można powiedzieć jest taki wzór, który się utrwalił. Po roku 82 filmy historyczne zaczynają być produkowane w Polsce w takim ponadstandardowym wymiarze, natomiast jednocześnie panuje taka powszechna tęsknota za kinem zaangażowanym politycznie.
zwłaszcza w tej bardzo upolitycznionej atmosferze początku lat 80. w Polsce, ale taka atmosfera tak naprawdę pojawiła się w drugiej połowie lat 70., mianowicie wtedy powszechne było takie wołanie wszystkich środowisk filmowych i krytyki, i twórcy o film, który dotyczy współczesności, który opowiada o współczesności, który stanowi takie zwierciadło ważnych rzeczy dla ówczesnego społeczeństwa. I kino odpowiedziało na to wołanie, w związku z tym pojawił się okres kina moralnego niepokoju, który w znacznym stopniu do dzisiaj jest taką tęsknotą środowisk twórczych. Taki moment, w którym filmowcy mieli poczucie, że robią coś naprawdę ważnego w takim wymiarze ogólniejszym, kiedy całe środowiska filmowe były zjednoczone wokół pewnej misji społecznej, którą kino miało ze sobą nieść. I wydaje mi się, że to, nawet nie wydaje mi się, jestem pewien tego, że to jest takie poczucie, które właściwie towarzyszyło kinu polskiemu następnie przez całą dekadę lat 80. I jak mówię, do dzisiaj jest pewnym takim wielkim mitem właśnie takiego świetnego okresu, w którym kino spełniało szczególnie ważną funkcję. Można powiedzieć, że jest to też i poniekąd kolejne wcielenie sytuacji, w której kultura bierze na siebie pewne obowiązki publiczne, które dotykają sfery pozaestetycznej. W związku z tym, proszę Państwa, można by sformułować takie ogólne przesłanie okresu kina moralnego niepokoju, które wiąże się z tym, to przesłanie mówi, że wartość filmu wiąże się z jego zaangażowaniem politycznym. Ja nie mówię oczywiście, że tak jest koniecznie. Wartość filmu może wiązać się z rozmaitymi innymi rzeczami, z jego walorami egzystencjalnymi, z jego walorami estetycznymi, ale dla przełomu lat 70. i 80. w Polsce szczególnie istotne, szczególnie mocne było właśnie to powiązanie wartości filmu z jego zaangażowaniem politycznym i oczekiwanie od kolejnych filmów, że one będą stanowiły ważny głos w dyskusji na tematy społeczno-polityczne. Szczególnie może po stanie wojennym, który był takim mocnym politycznym wydarzeniem i który zamroził pewnego typu polityczne napięcie, to oczekiwanie dawało się zaobserwować. Państwo, chciałem kilka słów powiedzieć na temat ogólnej geografii czegoś, co nazywamy kinem stanu wojennego. Jeżeli mówimy o kinie stanu wojennego, mówimy o kinie w latach 82-89, jak Państwo widzicie. To nie oddaje sprawiedliwości datom historycznym. Stan wojenny trwał półtora roku w Polsce, skończył się formalnie rzecz biorąc w 83 roku. Natomiast pod względem mentalnym, pod względem nastrojów społecznych, pod względem pewnego horyzontu oczekiwań dotyczącego spraw społeczno-politycznych i pod względem także atmosfery, która panowała w kinematografii, trzeba powiedzieć, że cień stanu wojennego rozciągnął się na samą dekadę i tak naprawdę to wszystko, co było istotne dla tego kina, zaczęło się kończyć w roku 89. Może te 5 punktów, które są na tablicy, może niekoniecznie wszystko oddają, co wtedy się działo. Ja też nie w tej intencji to pisałem, żeby każdy jeden wariant kinematografii dotknąć, ale z całą pewnością trzy pierwsze punkty są niezwykle ważne. Punkt pierwszy, który w ogóle był pochodną atmosfery społeczno-politycznej po stanie wojennym, która ta atmosfera polegała na bardzo silnej polaryzacji społecznej, jak Państwo wiecie, na podziale na my i oni, przy czym za my uważało się społeczeństwo, za oni uważało się władzę, uważało się, że ten podział jest taki bardzo klarowny i bardzo ostry. Tak z perspektywy czasu wydaje się, że być może nie całkiem to oddaje sprawiedliwość rzeczywistym podziałom społecznym. Prawdopodobnie istniały w społeczeństwie pewne grupy, które popierały wprowadzenie stanu wojennego i popierały władzę, ale one nie miały żadnego wpływu na opinię publiczną tak naprawdę. Opinia publiczna była zdecydowanie właśnie kształtowana przez ten bardzo ostry podział i było wiadomo, że wszystko, co pochodzi z tak czy inaczej definiowanych kręgów rządowych, to jest właśnie jakby obce, natomiast my, społeczeństwo, podlegamy kolejnym formom represji i restrykcji. W związku z tym powstało pytanie, jak się mają zachować twórcy w tej sytuacji, a zwłaszcza twórcy filmowi, którzy robią filmy za pieniądze państwowe. Czy oni powinni robić te filmy,
czy nie powinni. I tutaj musimy pamiętać o tym, że generalnie rzecz biorąc kręgi tak zwane opiniotwórcze, czyli kręgi artystyczne, kręgi dziennikarskie, zastosowały generalnie rzecz biorąc taktykę odmowy. Czyli mamy tutaj popularnego dziennikarza telewizyjnego Tomasza Kupfera, który jeździ na taksówce w tym okresie. Prawda? Mamy tak zwany okres buntu aktorów, kiedy aktorzy się nie pojawiają w telewizji, absolutnie bojkot telewizji przez aktorów. Kiedy Marela Rodowicz się pojawia po raz pierwszy w telewizji, chyba po półtora roku odprowadzają stanu wojennego, to występuje w takim teledysku dentysta, sadysta, w którym nikt nie jest w stanie jej rozpoznać, tak jest przebrane i tak dalej i tym podobne. Także generalnie rzecz biorąc, pojawienie się w reżimowej telewizji w towarzystwie prezenterów ubranych w mundury wojskowe, no było obciachem i było ryzykiem. Zdarzało się, że ludzie, którzy na to poszli, spotykali się z ostracyzmem swojego środowiska, spotykali się z tym, że ich na przykład w teatrze wyklaskiwano czy wygwizdywano. Bardzo, bardzo trudne. W związku z tym pytanie, czy robić filmy, które się robi, jeszcze raz powtarzam, za państwowe pieniądze. I tutaj rozmaite były opcje. Tutaj Państwo widzicie ten cytat sławny, koledzy, czy musieliście robić te wszystkie filmy. To jest zdanie, które powiedział Wojciech Marczewski już na koniec dekady na zebraniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich w roku chyba 90 przy okazji jego filmu Ucieczka z kina Wolność. Marczewski przez tą całą dekadę nie zrobił żadnego filmu i w związku z tym przy wejściu w następną dekadę miał trochę pozycję takiego autorytetu moralnego, który oparł się pokusom i który przedłożył taką twardą, pryncypialną zasadę, żeby nie kolaborować z nieswoim państwem, jak wtedy mówiono, na rozmaite pokusy, które jednak płynęły z tego, żeby uprawiać swój zawód. Także niektórzy po prostu nie robili. Niektórzy robili filmy za granicą i ci, którzy mogli, tak, czyli Andrzej Wajda, myślę o Dantonie tutaj, czy Krzysztof Zanussi. Niektórzy nauczali w szkołach filmowych za granicą. Ci, którzy mieli w tym momencie jakąś pozycję, mieli możliwości na przykład uprawiania swojego zawodu. Natomiast niezwykle dramatyczny był to wybór dla młodego pokolenia, które po prostu stało wobec takiego dylematu, że zachować wierność tym pryncypiom moralno-polityczne, bo tak to było postrzegane, oznaczało po prostu nie zaistnieć w zawodzie i to było dla nich bardzo dramatyczne. Z drugiej strony, kiedy Krzysztof Kieślowski zrobił swój film pod tytułem Bez końca w roku 1984, to sam fakt tego, że zrobił ten film, stał się powodem do ataku ze strony kręgów opozycyjnych właśnie za to, że wszedł w kolaborację z państwem komunistycznym. Także trudne wybory, trudne czasy i zarazem w momencie, kiedy jakiś film był robiony czy się pojawiał, to w znacznym stopniu był postrzegany, przynajmniej w pewnych sferach, przynajmniej jeżeli to był pewien film, który w jakiś tam sposób mógł tych rzeczy dotyczyć, właśnie przez pryzmat tego, w jaki sposób on się odnosi do rzeczywistości, jakie stanowisko zajmuje w tym sporze. Z drugiej strony mamy do czynienia oczywiście z filmami, które są robione w tym czasie i rząd stawia na kino rozrywkowe, no bo uważa, że ludzie tak naprawdę nie potrzebują polityki, a potrzebują chleba i igrzysk. I pojawiają się takie filmy jak na przykład, tutaj tytułem przykładu wymieniłem dwa filmy, które są dzisiaj zupełnie zapomniane. Lubelski o nich nie wspomina nawet w historii kina polskiego, ale są charakterystyczne, jeżeli chodzi o swoją tematykę czy kształt. Thais Ryszarda Bera to była taka opowieść o starożytnym Rzymie, w którym to starożytnym Rzymie starożytni Rzymianie głównie oddawali się orgiom, oczywiście w towarzystwie skąpo ubranych Rzymianek. No i ten film to portretował z wielką lubością. Do dzisiaj pamiętam w Gdańsku, była taka centrala rozpowszechniania filmu i szczególnie smakowite kadry z aktorką, która wówczas była promowana Dorotą Kwiatkowską, bardzo atrakcyjną, wisiały na każdym piętrze, były podświetlane od tyłu. I karate po polsku, które nawiązywało do fali filmów karate, które się wówczas pojawiały.
Zresztą akurat trzeba powiedzieć, że tutaj polityce oficjalnej sprzyjała ogólna tendencja kina światowego. Mamy wówczas okres tak zwanego kina nowej przygody, czyli zafascynowania kina światowego właśnie formułą rozrywkową, więc tutaj także łatwo było. Sprowadzono wtedy, o ile pamiętam, kwoty zupełnie śladowe filmów zagranicznych regulowane przez państwo centralnie, czyli rocznie zakupowano około 12 filmów zagranicznych i to były wyłącznie repertuar rozrywkowy. No i też na tym tle, w tym kontekście, między innymi, o tym zaraz będę mówił dokładnie, pojawia się Juliusz Machulski, który jest postrzegany właśnie jako taki twórca, który potrafi nareszcie robić porządne kino rozrywkowe, bo kino polskie, jak Państwo wiecie, zawsze prawie do tego momentu było rozpatrywane w kategoriach takiego kina poważnego, które wadzi się z historią, które właśnie podnosi te najważniejsze sprawy bytu narodowego. I kiedy to wyznaczało hierarchię ważności kina polskiego, chociaż robiono filmy inne, ale kiedy ja się na przykład uczyłem historii kina w latach 70., to się uczyłem o Hasie, uczyłem się o Wajdzie, uczyłem się o Kowalerowiczu, natomiast nie uczyłem się o komediach na przykład zupełnie, czy o filmach kryminalnych. W tej chwili istnieje w historiografii kina polskiego taki trend do tego, żeby to kino rozrywkowe poprzednich okresów rewaloryzować, się wskazuje na to, ile właśnie powstało rozmaitego typu komedii czy filmów sensacyjnych, ale w momencie, o którym mówimy, był zdecydowany, jasny podział. Kino rozrywkowe było czymś takim mniej ważnym, mniej istotnym. Właściwie się o tym specjalnie nie mówiło. I na tym tle pojawienie się Machulskiego, który potrafił robić sprawne, dobrze oglądające się, inteligentne kino rozrywkowe, rzeczywiście powitano jako coś fantastycznego. I to są te dwa zjawiska bardzo ważne. Trzecie zjawisko bardzo ważne to jest takie, że jednak próbowano kontynuować realizowania filmu zaangażowanego w tradycji kina moralnego niepokoju, czyli takiego kina, które prowadzi bezpośredni dialog z tym, co jest poza salą kinową, co się dzieje w rzeczywistości. Te dwie ostatnie formy nie są dla nas dzisiaj takie ważne, bo one po prostu mają oddać tę sprawiedliwość faktowi, że powstawały także inne filmy, które się nie mieszczą w tym prostym podziale, ale nie będziemy w to dzisiaj wchodzić. Proszę Państwa, i teraz, ponieważ zmierzamy w kierunku nadzoru, więc skupimy się na punkcie trzecim, próby kontynuacji kina zaangażowanego. Lubelski wylicza cztery formy takiej kontynuacji. Po pierwsze, kontynuacji rozliczania ze stalinizmem, jak Państwo widzicie. Po drugie, temat współczesny traktowany w sposób metaforyczny. I tutaj tak naprawdę ten punkt B i punkt C są do siebie podobne. Chcę przypomnieć, że główna strategia twórcza kina moralnego niepokoju była taka, żeby posługiwać się formułą metafory czy pars pro toto, tak? Czyli robiono film o jakimś wycinku życia społecznego. Jak gdyby w kodzie, który wówczas obowiązywał i twórców, i publiczność, który wówczas był w pełni czytelny, a dzisiaj jest czytelny coraz mniej, było wiadomo, że ten mały wycinek jest metaforą dla całościowej sytuacji społeczno-politycznej. Tak? Czyli jeżeli Agnieszka Holland robi aktorów prowincjonalnych, który w gruncie rzeczy opowiadał o frustracjach aktora, który grał główną rolę w przedstawieniu, to dla ówczesnej publiczności było całkiem jasno, że dyrektor teatru to jest ktoś w rodzaju władcy politycznego, że reżyser spektaklu skorumpowany to jest także góra polityczna, natomiast ten aktor jest kimś w rodzaju jak gdyby społeczeństwa. Ja to upraszczam, ale w znacznym stopniu na tym to polegało. Jeżeli tutaj mamy film Prognoza pogody, który opowiada o buncie pensjonariuszy domu spokojnej starości, buncie przeciwko kierownictwu placówki, to zgodnie z kodem kina moralnego niepokoju jest całkiem jasne, że ten bunt jest metaforą szerszego buntu o charakterze społecznym w ówczesnej Polsce. Dzisiaj jest to trudno czytelne. Ja muszę powiedzieć, że kiedy prowadzę zajęcia na ten temat, to czasami mam poważne problemy z wytłumaczeniem studentom, jak to jest, że film o zaopatrzeniowcu z prowincjonalnego miasta, mówię tu o Amatorze Kieślowskiego, jest metaforą sytuacji politycznej, że to w ogóle jest film polityczny. Dlaczego polityczny? Zaopatrzeniowiec, prawda, robi filmy i tak dalej, jaka w tym polityka. Ale wtedy to było całkiem czytelne. No i zmierzam wprost do nadzoru, ponieważ nadzór w tej samej układzie myślowym wówczas był rozpatrywany. Proszę Państwa,
dwa słowa na temat Wiesława Sadowskiego. Nadzór jest jego drugim filmem. Do dzisiaj wielu uważa, że to jest film najwybitniejszy Sadowskiego. Sadowski w momencie, kiedy zrobił Nadzór, był postrzegany jako wielka nadzieja kina polskiego. Jakoś to się być może rozmyło. Proszę Państwa, taki dramatyczny moment w karierze Sadowskiego to był rok 96, Deszczowy żołnierz, film fatalnie przyjęty na festiwalu filmowym w Gdyni, otrzymał taką bardzo upokarzającą nagrodę najgorszego filmu festiwalu. W czasie projekcji, ja byłem na tej projekcji, były ekscesy, jakieś krzyki, śmiech, szyderstwa. Do dzisiaj istnieje podejrzenie, że była to jakaś tam sterowana akcja przeciwko temu filmowi. W każdym razie bardzo, bardzo przykry incydent, który bardzo mocno właściwie załamał karierę Wiesława Sadowskiego. Dopiero ostatnio Sadowski zaczyna robić jakieś filmy, zrobił filmy dokumentalne o Gombrowiczu. Z tego, co wiem w internecie, w tej chwili pracuje nad fabułą po długiej przerwie. Ale z rozmowy, jaką z nim miałem w międzyczasie, właśnie też wnioskuję, że była to taka bardzo dramatyczna historia. Natomiast w roku 83-85, kiedy zrobił Nadzór, nastąpił zupełnie inny. Sadowski był człowiekiem, jest człowiekiem wykształceniem ścisłym, jest, o ile pamiętam, fizykiem z wykształcenia, był krytykiem filmowym, czyli jest takim człowiekiem może nie całkiem konwencjonalnej drodze dochodzenia do kariery filmowej. Kiedy Nadzór wszedł na festiwale filmowe, został obsypany na ekrany polskie, został obsypany nagrodami, proszę popatrzeć. Nagroda Złotej Taśmy, przyznawana przez krytykę filmową, Nagroda Niezależnego Komitetu Kultury Solidarności, Podziemne, jak wiemy, bo Solidarność była nielegalna przecież, Nagroda Don Quixote, Nagroda Andrzeja Munka, 3 nagrody znaczące na festiwalu w Gdańsku, wreszcie Nagroda Stowarzyszenia Krytyki Filmowej Fipreszczy, czy Fipreski, na festiwalu w Mannheim. Festiwal Mannheim jest poświęcony tak zwanym pierwszym filmom, czyli debiutom albo drugim filmom danego człowieka. Kiedy popatrzymy na ten wysyp nagród przez pryzmat tamtego momentu, czyli 83-85 roku, to widać wyraźnie, coś za tymi nagrodami stoi. Tak? Nagroda Solidarności oczywiście jest nagrodą, która świadczy o tym, że Komitet Kultury Solidarności uznał za film Sadowskiego zgodny z wartościami, które wyznaje. Czyli jeżeli znowu wrócimy do tego spolaryzowanego układu społecznego, który wówczas był podziałem na społeczeństwo i na państwo, to ta nagroda świadczyła o tym, że ten film jest odczytywany jako film zgodny z duchem Solidarności. Zresztą także inne niektóre nagrody. Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych także działała w tym samym kluczu. Myślę, że tak samo Nagroda Andrzeja Munka w ten sposób należy odczytywać. Natomiast z drugiej strony te nagrody tak zwane profesjonalne z Gdańska są uznaniem dla sprawności warsztatowej, estetycznej, artystycznej tego filmu. I w związku z tym z tego zestawu nagród wyłania się pewien wzór, albo także i może pewien dylemat, który w odbiorze filmu Sadowskiego do dzisiaj jest aktualny. Ten dylemat da się streścić po prostu tak. Czy to jest film, czy to jest film polityczny? Tak? Czy to nie jest film polityczny, tylko na ten film nałożono pewną polityczną maskę, czy pewną polityczną gębę, co wynikało z ducha czasu. Proszę Państwa, dookoła tego rozegrała się zresztą mała awanturka. Na festiwalu w Mannheim przyznano nagrodę Fipreszczy z następującym uzasadnieniem. Film podejmuje ważny, istotny dla Polski, ciągle aktualny temat, który ze względu na obecną sytuację w kraju jest zmuszony traktować go w sposób skryty. Oskarżenie systemu społecznego, który pod pretekstem socjalizmu uprawia bezprawny ucisk, przedstawione zostało, chyba powinno być, tak? W sposób wątpliwy. Żyje Fipreszczy funkcjonuje w ten sposób, że centrala Fipreszczy deleguje skład jury od 3-5 osób, krytyków z całego świata. Akurat Mannheim był także jego przedstawiciel polski, Marek Andrykowski, który wrócił do kraju i powiedział, że jury w ogóle tego typu oświadczenia, tego typu motywacji dla uzasadnienia nagrody nie rozpatrywało ani nie głosowało i że to zostało, że tak powiem, później dopisane.
co zostało z kolei bardzo szybko i chętnie podchwycone przez prasę ówczesną, prasę tak zwaną reżimową. Proszę popatrzeć, co pisał o tym Stanisław Kuszewski, który był wówczas dyrektorem naczelnym kina, a króciutko przedtem był rektorem Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, no i był człowiekiem całkowicie utożsamianym z oficjalną władzą w Polsce. Kuszewski pisze, krótko mówiąc, tak, że po pierwsze, ten film w żaden sposób nie dotyczy aktualnej sytuacji politycznej. I że tak naprawdę ten film jest o tym, o czym Państwo widzicie. Specjalnie pokazuję ten cytat, żebyście Państwo mogli to skontraktować z filmem, że z tego filmu wynika, że w Polsce jest w ogóle super, że właśnie jest liberalizacja, urlopy, zwolnienie, amnestie i tak dalej, i tak dalej. Jednakowoż Kuszewski pisze, taka panuje tendencja na świecie, a także w pewnych kręgach Polski, żeby wszystko przedstawiać właśnie w kontekście politycznym jako antyrządowe. No i w związku z tym także i tego typu wytwarza się wrażenie, że statystyczny polski reżyser tylko po części akceptuje socjalizm, kiedy system stwarza warunki do pracy twórczej, to jest w porządku, to się artyście należy, ale już powstałem dzięki temu utworze. Trzeba się właśnie wobec tej politycznej rzeczywistości dystansować, jak to jest tylko możliwe. Najlepiej zasłuży to właśnie kino aluzyjne i tak dalej i tym podobne, to Państwo wszystko widzicie. Także generalnie rzecz biorąc, w związku z tym, oficjalna krytyka polska, słowami także i Zygmunta Kałużyńskiego, a także Stanisława Kuszewskiego, mówiła o tym, że film pod tytułem Nadzór nie ma żadnych podtekstów politycznych. Taka krytyka nieoficjalna, a także wyrażana tymi nagrodami i taka szeptana opinia mówiła o tym, że film Nadzór jest metaforą ówczesnej sytuacji w Polsce, co zresztą było tyle takie, narzucało się, że film dzieje się w więzieniu. Ja nie wiem, czy Państwo znacie ten film, być może nie, bo nie jest łatwy do obejrzenia, ale to jest więzienna historia. Opowiada o kobiecie, która w pierwszej scenie tego filmu trafia do więzienia, no i tam podlega rozmaitym więziennym restrykcjom. W związku z tym oczywiście samo się aż narzucało takie myślenie o tym, no, że jak film o więzieniu, no to on opowiada o tym, że my wszyscy siedzimy w więzieniu. Film prawie cały dzieje się w więzieniu, ale w jednej czy dwóch scenach wychodzi na zewnątrz i wtedy powszechnie też konstatowano, że to na zewnątrz wcale nie wygląda lepiej, tak, że więzienie jest szare, ponure, biedne i takie, że nie chce się w nim żyć, ale kiedy wychodzimy na zewnątrz, to ta rzeczywistość na zewnątrz jest dokładnie taka sama i zdaje się, że takie też były intencje reżysera. Państwa, z drugiej strony mamy też w odniesieniu do tego filmu tego typu recenzje, jak Czesława Dądziły, które zwracają uwagę na takie czysto formalne walory. Prawda? W tego typu recenzji mówi się o tym, że film się odcina od jawnie propagandowych uproszczeń i że jest świetnie zagrany na przykład, że doskonale wypracowuje kreację. Oprócz Ewy Błaszczyk, rewelacyjnie odtwarzającej postać Klary, wzorowe kreacje stworzyła Szykulska, Kownacka, Zającówna, jako więźniarki kochające się miłością liryczną, ukazano subtelnie, bez wulgarności. Są pyszne bogactwie szczegółów, ale drugoplanowe, jak na przykład Teresy Sawickiej, Miękkiej Wychowawczyni czy Ewy Ziętek. Proszę Państwa, znaczące, że w tym całym wyliczeniu brakuje jednej postaci, która jest bardzo ważna w tym filmie, mianowicie Grażyny Szapołowskiej. Która gra ważną w tym filmie rolę, a najwyraźniej nie zyskała uznania krytyka. I to jest pytanie, dlaczego? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, czy mamy do czynienia z filmem politycznym, czy mamy do czynienia po prostu z historią więzienną, no trzeba wskazać na pewne elementy polityczne, które w tym filmie ewidentnie są obecne. Mianowicie fabuła jest w ten sposób pomyślana, że bohaterka trafia do więzienia za malwersacje gospodarcze i to jest ewidentnie równoległe do rozwoju historycznego w połowie lat 60. Jak Państwo wiecie, mieliśmy do czynienia z całym szeregiem bardzo drastycznych kar, włącznie z karą śmierci za malwersacje gospodarcze, co się wiązało z próbą przerzucenia odpowiedzialności przez rząd Gomułki za braki rynkowe właśnie na malwersantów. No i to jest, to nawiązuje do tego faktu, zresztą film był osnuty na faktach autentycznych. Następnie mamy wyraźnie zaznaczony marzec 68 roku, którego to zaznaczenie polega na tym, że w więzieniu pojawia się po prostu studentka, która ewidentnie, nie mówi się o tym wprost, ale to dla wszystkich było jasne, trafia do tego więzienia właśnie po
po marcowych wydarzeniach 1968 roku. Wreszcie w fabule filmu także widać, że zmienia się sytuacja w tym więzieniu w pewnym momencie i to znowu było całkiem jasne w momencie, kiedy ten film był oglądany, że to jest taka aluzja do liberalizacji ogólnego systemu politycznego, który nastąpił po roku 70. No ale zwłaszcza oczywiście takim mocnym akcentem politycznym jest cały motyw studentki Justyny, którego nie da się czytać inaczej, który jest w bardzo ewidentny sposób uprowadzony jako motyw polityczny. Natomiast kluczowe dla tego filmu jest pytanie o to, w jaki sposób, w którą stronę tak naprawdę Saniewski chciał ten film poprowadzić. Ja mam wrażenie, że on flirtował z taką myślą, żeby troszeczkę skomplikować psychologiczne sytuacje w tym filmie i miał do wyboru dwie opcje. Albo zrealizować ten film właśnie na zasadzie przeciwstawienia społeczeństwa przeciwko systemowi i to był główny nurt właśnie takiego upolitycznionego myślenia i o kinie, i o życiu społecznym tego czasu. Albo go poprowadzić w kierunku czegoś, co ja nazywałem syndromem sztokholmskim, który to syndrom polega oczywiście na tym, że ofiara jakoś się angażuje emocjonalnie w związek z katem, ale tak naprawdę chodzi mi tutaj o bardziej pogłębiony i bardziej skomplikowany rys relacji między katem a ofiarą. Chcę Państwu pokazać jedną scenę, dwie sceny z tego filmu, które idą w tą stronę. Mam nadzieję, że nie zepsuję Państwu przyjemności z oglądania filmu, bo nie mówię ani gdzie, ani w którym miejscu, ani tam. Natomiast łatwiej mi będzie. Może jedną scenę, tak? Moja ulubiona scena z tego filmu. Coś tu. Więc mamy tutaj nadzorczynię więzienną, graną przez Grażynę Szopołowską i mamy główną bohaterkę. I w tej scenie i w kilku innych scenach odczytuję taką tęsknotę reżysera do tego, żeby właśnie to poprowadzić w stronę takiej bardziej zawiłej relacji między tymi dwoma postaciami. Ale zarazem te dwie opcje nie za bardzo dają się pogodzić. Albo się robi film o tym, że mamy ostre przeciwstawienie systemu i jego przedstawicieli i z drugiej strony mniej lub bardziej niewinnego społeczeństwa, albo też się robi film o tym, że poszczególne jednostki, poszczególni ludzie, którzy są po tych dwóch stronach, tych ludzi zaczynają łączyć pewne bardziej skomplikowane zależności psychologiczne, jak to wspaniale zrobił Andrzej Mów w Niedokończonej Pasażerce na przykład, albo Liliana Kawiani w Nocnym Portierze. Nie jestem pewien, czy ta druga opcja była do pomyślenia w klimacie takim psychologicznym roku 83, kiedy robił Saniewski swój film. I mam wrażenie, że to zostało na poziomie pewnej intencji. No ale przedstawiam to Państwu do rozważenia. Każdy ma własną
rękę to oceni. Państwa, i to byłoby tyle na temat nadzoru. Drugi film, który dzisiaj Państwo będziecie oglądali, to jest Seks Misja. Seks Misja myślę, że jest powszechnie znana, wielki sukces kasowy. 10 milionów widzów w ciągu pierwszego półtora roku rozpowszechniania. Film, który, jak Państwo widzicie, sytuuje się na przecięciu kina rozrywkowego, czyli tej bardzo ważnej tendencji owego czasu oraz kina aluzji politycznej. Jeżeli mówimy o kinie rozrywkowym, to musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z kilkoma czynnikami, które w tym uczestniczą. Po pierwsze, jak mówię, ogólnoświatowa tendencja do tego, żeby robić się kino rozrywkowe, bo tak z historyczno-filmowego punktu widzenia mamy lata 60., które są w Europie i na świecie erupcją kina autorskiego. Mamy lata 70., które do połowy lat 70., których dominującą tendencją w kinie amerykańskim jest zaangażowane kino polityczne. Takie odważne estetycznie i odważne znaczeniowo. Po czym w połowie lat 70., no tak jak się to opisuje w tej chwili, społeczeństwa zachodnie zaczynają być zmęczone tym ciągłym kinem w ten czy w inny sposób poważnym i odwracają się w stronę rozrywki. Rok 76, niezwykle ważny z uwagi na dwa filmy, które wówczas wchodzą do rozpowszechniania, czyli Bliskie spotkania trzeciego stopnia i Gwiezdne wojny, stanowią zwrot w kierunku kina politycznego, kina rozrywkowego, nasyconego efektami specjalnymi i takie kino będzie panowało na świecie co najmniej przez najbliższe 15 lat. W związku z tym realizowanie podobnego kina w Polsce może się wydawać po prostu włączeniem do ogólnoświatowego trendu. Z drugiej strony, jak zwykle, bo to nie była sytuacja przecież wyjątkowa, nie oryginalna, władze polskie uznają, że lud nie chce kina politycznego, tylko chce się po prostu dobrze bawić i trzeba mu to dostarczyć. Dokładnie tego samego typu gesty został wykonany na początku lat 60. I po trzecie wreszcie, rzeczywiście mamy znaczne kręgi społeczne, które są i sfrustrowane, i zmęczone, i również takie przesycone polityką i one bardzo chętnie odpowiadają na ten i światowy, i polski trend dostarczania kina rozrywkowego. W związku z tym, no i po czwarte właśnie pojawia się Juliusz Makulski, którego poprzedni film Wabank był wielkim sukcesem i kasowym, i prestiżowym, no i właśnie takim dowodem na to, że nareszcie się pojawił ktoś, kto potrafi zrobić takie kino, które jest świetne, które jest optymistyczne, które jest warsztatowo dopracowane, które jest świetne scenariuszowo, w którym wszystko jest na swoim miejscu, a przy tym nie jest głupie. No. Po prostu to były filmy, które to był film Wabank, który właściwie wszystkim się podobał i krytykom, i zwolennikom kina poważniejszego, i takiej publiczności, która oczekuje tylko rozrywki. I Seks Misja powtórzyła ten sukces nawet z pewnym naddatkiem. I teraz, jeżeli mówimy o tym filmie, to tak jak Państwo widzicie, trzy główne nurty recepcji tego filmu wówczas się zaznaczyły i właściwie do dzisiaj one obowiązują i ten film jest bardzo wdzięcznym obiektem właściwie mówienia o nim w każdym z tych kontekstów. Więc po pierwsze mówi się o profesjonalizmie, o tym, że pojawił się w Polsce film science fiction, którego nie musimy się wstydzić. Generalnie science fiction to nie jest tradycja polskiego kina. Przedtem właściwie powstał jeden polski film science fiction, polsko-wschodnio-niemiecki pod tytułem Milcząca planeta, w roku bodaj 57 czy 8, który właściwie nadaje się do humoru zeszytów szkolnych, jest takim świetnym filmem, to właśnie do cytowania i tak dalej. Polecam Państwu, ciekawy do oglądania, ale zniechęcił tak naprawdę filmowców polskich do tego gatunku na długie lata. Zresztą oczywiście nie ma także i zaplecza technicznego, ani finansowego. Jest charakterystyczne, że kino science fiction w takiej odmianie brudnej antyutopii właśnie pojawiło się w latach 80., bo jest to nie tylko Seks Misja, ale także cztery filmy Piotra Szulkina z tego okresu, które są także takimi brudnymi antyutopiami, czyli filmami wychylonymi w przyszłość, ale jednocześnie pokazującymi społeczeństwa totalitarne, bardzo często
w stanie także i takiej degradacji materialnej. I film Czułem miejsca Piotra Andrzejewa z tego samego okresu. No Juliusz Machulski jako odnowiciel prawda, tego okresu. Proszę Państwa, powszechne w krytyce filmowej lat 80. zachwyty nad scenografią w czasie powszechnych braków rynkowych. W tym okresie krytyczką filmową była pani Ilona Łebkowska, która następnie stała się królową polskich seriali i ona pisała na przykład w czasopiśmie film, takie długie reportaże z planów, których się zachwycała nad tym, że wszystko jest w tym filmie, że trzeba mieć jakieś tam materiały, czy elementy scenograficzne, czy coś tam. Niczego nie ma w sklepach, trzeba je załatwiać, opisywała w jaki to sposób za pomocą barterowych wymian to wszystko było. No i rzeczywiście od strony scenograficznej ten film wtedy robił ogromne wrażenie. Teraz pewnie trochę mniej, ale właśnie te, nie wiem, błyskotki, te czasami takie sceny, w których mamy trzy plany akcji, te wszystkie trzy plany akcji są dobrze zorganizowane, bardzo ciekawe kostiumy, stroje przemyślane i tak dalej, więc to zwraca uwagę. No i pochwały właśnie dla wszystkich elementów warsztatu filmowego i dla aktorstwa, i dla scenariusza, i dla inscenizacji, reżyserii, i dla zdjęć. No, jak pamiętamy, Wieszcz mówił, że najważniejsze jest to, żeby słowa trafiły pod strzechy, no więc niektóre powiedzonka z tego filmu do dzisiaj żyją, prawda? Kopernik była kobietą na przykład, do dzisiaj jest używane. I moim zdaniem to jest taki przebłysk geniuszy, no, nie jest łatwo wpaść na to, że Kopernik była kobietą. Czy może dzisiaj już mniej pamiętane, ale wówczas wywołujące huragany śmiechu w kinie, idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. I jeszcze kilka innych powiedzonek, które rzeczywiście miały taki status kultowy i bardzo dobrze świadczą o wyczuciu warsztatowym twórców. Proszę Państwa, ale jakoś tak jest, że dla historyków kina, dla kulturoznawców tego typu pochwały, no oczywiście można je składać, ale one są troszeczkę mniej ważne, ponieważ nie da się ich przekuć na znaczenia. No to wiemy, że Jerzy Sztur świetnie grał w Seksmisji, tak? No, jeżeli jesteśmy sprawni językowo, to powiemy to w jakiś taki mniej banalny sposób, co ja przed chwilą powiedziałem. No i co z tego, tak? A ciągle szukamy, żeby było coś z tego. I z tego punktu widzenia, może niesprawiedliwie, ważniejsze są te dwie pozostałe opcje, czyli aluzyjność polityczna, interpretacja genderowa, zwłaszcza ten ostatni. Jeżeli chodzi o klucz polityczny, to oczywiście Seksmisję odczytywano także jako metaforę ówczesnej sytuacji politycznej. To znowu było proste, bo mamy do czynienia z państwem totalitarnym i mamy z dwoma niewinnie prześladowanymi ofiarami państwa totalitarnego. Więc każdy jeden widz na sali mógł uważać, że on jest właśnie tym społeczeństwem i że Maksio i Albert to są jego reprezentanci. W bardziej szczegółowy sposób napisał o tym Tadeusz Lubelski, jak Państwo widzicie, w którego interpretacji Seksmisja opowiada o solidarności różnych warstw społecznych, czyli właśnie o tym z starej tęsknocie polskiej, która, jak się powszechnie uważała, no, ziściła się w momencie buntu Solidarności. No, ci inteligenci, którzy przyjeżdżali do Stoczni Gdańskiej i współpracowali razem z robotnikami po to, żeby przezwyciężyć totalitarne państwo, no to był piękny obraz i w tym ujęciu, który Państwo widzicie tutaj na ekranie, to w Seksmisji jak gdyby odżywa jeszcze raz. Więc można było ten film tak traktować i to było całkowicie usprawiedliwione i proste, ale zarazem wszystko było lekkie, łatwe, przyjemne, niezobowiązujące. W związku z tym to, że ktoś się dobrze bawił na tym filmie, nie oznaczało żadnego zobowiązania, nie oznaczało, że on w następnym ruchu musi koniecznie iść na demonstrację. Mogło się na tym skończyć i to był jeszcze jeden sympatyczny aspekt tego filmu. W moim odczuciu jednak najciekawszy jest trzeci wątek recepcji, czyli genderowy. Wątek genderowy recepcji mówi o tym po prostu, że Seksmisja stanowi ważny głos w definiowaniu polskiego stosunku do seksualności, do ról płciowych. I można by z tego punktu widzenia inaczej spojrzeć na te 10 milionów widzów w ciągu pierwszego półtora roku, niesamowity wynik zupełnie, i na niemilknącą, niesłabnącą popularność Seksmisji. Ponieważ taka ogólniejsza refleksja, czym jest przebój filmowy? Przebój filmowy nie jest
faktem artystycznym, to, że jakiś film jest przebojem filmowym. To znaczy, film może być przebojem, będąc interesującym od strony artystycznej, albo i nie. Częściej są to filmy dosyć takie zachowawcze od strony formalnej, więc z tego punktu widzenia może dobrze zrobione, w tym sensie, że dobrze realizujące receptury. Ale przebój filmowy jest przede wszystkim faktem socjologicznym. To znaczy, jeżeli 10 milionów ludzi w Polsce w połowie lat 80. idzie na jakiś film, to znaczy, że ten film zawiera w sobie coś, co koresponduje z ich potrzebami i nastrojami społecznymi. I pytanie jest takie, co mianowicie zawierała seksmisja w sobie, co korespondowało z nastrojami. I odpowiedź genderowa jest taka, że ten film utrafia w polskie pojmowanie kobiecości, męskości, relacji pomiędzy tymi dwoma rzeczami, między tymi dwoma zjawiskami, nie wiem, czy to są rzeczy, cokolwiek to nie było. Proszę Państwa, w dwóch przekrojach. Jeden przekrój Macieja Zalewskiego wówczas, Maciej Zalewski w 84 roku czy 5, zamieszcza recenzję krytyczną tego filmu w kinie i mówi o tym, że film Machulskiego po prostu cieszy, bawi co publiczność, ponieważ składa się z koszarowych dowcipów po prostu, zestawu damsko-męskich dowcipasów, które zaczynamy sobie opowiadać w przerwach podstawówce. Polski seks jednoczy nas wtedy, gdy jest w złym guście, jest to dowcip ciężki, wysilony, walczący na siłę o aplauz sali. Tak? Czyli w związku z tym, jeżeli tak jest, ja nie wiem, czy tak jest, ale przedstawiam Państwu to do rozważenia. Jeżeli tak jest, że ten film jest właśnie taki koszarowy pod względem aluzji seksualnych, prawda? Taki film, w którym główni bohaterowie, a zwłaszcza jeden, ślinią się na widok nagiej kobiety, prawda, i nie mogą się powstrzymać po prostu, żeby nieomalnie klepnąć jej po tyłu, ponieważ to wyraża ich stosunek do płci przeciwnej. No to film, który w ten sposób to pokazuje i zbiera 10-milionową widownię, świadczy o tym, że ta 10-milionowa widownia właśnie z czymś takim się utożsamia, z takim stosunkiem do tych spraw. No i dalszy cytat z Zalewskiego. Są momenty, są panie, które pluszczą się w basenie i rozpłaszczone nosy bohaterów przylepione do szyby akwarium. Dokładnie taka scena w tym filmie się znajduje, bo zgadzam wspólnie, przecież ciekawość kamery rozgrzesza nas spoglądactwa, seksmisja utrwala stereotyp seksu przez dziurkę od klucza, prawda, i utrwala stereotyp gołej baby jako, prawda, no czegoś, co jest cool, naprawdę, czegoś, o co chodzi w tym życiu. Proszę Państwa, i drugi wariant interpretacji genderowej, moim zdaniem bardzo ciekawy, bardzo wyszukany, pochodzący od Agnieszki Graf, z artykułu Patriarcha po seksmisji, który ukazał się w 1999 roku, w którym to może proszę Państwa, może cytat będzie lepszy niż to, co ja powiem. Chociaż cytat jest długi, ale Państwo mi wybaczycie. W naszej zbiorowej pamięci, tak krótko mówiąc, Graf mówi o tym, że seksmisja opowiada o świecie, w którym mężczyźni zostali stłamszeni, zostali pozbawieni godności, zostali wykastrowani symbolicznie, po czym się odkuwają. Taka jest treść seksmisji. Seksmisja opowiada o dwóch mężczyznach, którzy trafiają do świata zdominowanego przez kobiet. Grozi im kastracja, po czym koniec końców zwyciężają. I Graf mówi, że to jest istotny przekaz tego filmu. No i dalej jest cytat. W naszej zbiorowej pamięci PRL to czas upodlenia symbolicznej kastracji polskich mężczyzn. Nieprzypadkowo czytelną dla wszystkich alegorią tego okresu stała się seksmisja Juliusza Machulskiego, bo wedle naszej narodowej powieści było tak, dawno, dawno temu mieliśmy dzielnego wojownika, ojca rodziny, rycerza, swoją prawdziwego mężczyznę, a potem stała się rzecz straszna, komuna, ta wiedźma, ta dziwka wysłała go na emigrację wewnętrzną z prawdziwego mężczyzny do Działkowicza, Majsterkowicza, Pantoflarza. Zamknięto go w paranoicznym papskim świecie, gdzie zrób to samo oznaczało zrób szafki do kuchni, mogło być gorzej. Owszem, ten nowy, skundlony, wykastrowany mężczyzna mógł działać politycznie, ale oznaczało to skundlenie, karierowiczostwo, konformizm, upodlenie ostateczne, a kobieta, powiada narodowa właśnie, walczyła o byt. O zakupach mówiło się jako o polowaniu, choć nadal pozostawały one w gestii kobiet.
Społeczeństwo głęboko patriarchalne, a takim było właśnie nasze społeczeństwo, było i pozostaje. Opowieść o zamianie ról płci była najklarowniejszą metaforą chaosu. Właśnie dlatego naszą narodową opowieść o absurdzie systemu komunistycznego najpewniej wyraziła opowieść o seksmisji. Jeśli komuna zrobiła z naszego mężczyzny babę, to za sprawą solidarności mógł się przeobrazić na powrót mężczyznę. Tak, to były męskie sprawy, męskie rozmowy. Aby dać wyraz tym nastrojom, na murze strajkującej stoczni gdańskiej wymalowano napis: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Hasło to nikomu nie przeszkadzało, przeciwnie, mogło wzruszać jako przejaw robotniczego folkloru, a zarazem nawiązanie do tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych. Oto mężczyźni znów walczą o Polskę, kobiety znów płaczą, robią kanapki, posyłają do walki kolejnych synów. Napis ten spełniał równocześnie dwie funkcje. Konstytuował podmiot męski, podmiot walki politycznej, jako podmiot prawdziwy męski, i zarazem wykluczył z tej walki kobiety. W dalszej części tego artykułu Graf pisze o tym, jak to, będąc działaczką aktywną opozycji w latach 80., trafiła na jakąś zadymę i w pewnym momencie było tak, że chłopcy kazali im odejść i ona odeszła, ponieważ miała świadomość tego, że tego się od niej oczekuje. Mówi, że ona bardzo chętnie by wzięła udział w tej zadymie, ale rozumiała, że to byłoby troszeczkę upokarzające dla tych chłopców, że oni się lepiej czuli, jak oni oberwą siniaki, a następnie przyjdą do niej właśnie jako do tej matki Polki po pocieszenie. Pamiętam takie znane zamieszki z 81 roku, może Państwo pamiętacie, w marcu 81 roku w Bydgoszczy były zamieszki, w których między innymi wybito, mówiono, z zęba, później się okazało, że koronkę Janowi Rulewskiemu. W każdym razie w takiej bardzo dramatycznej sytuacji zaczęto krzyczeć wówczas: kobiety do środka, tak? Czyli było, jak gdy układ jest klarowny. Kobiety nie są do walki, kobiety są do ochrony. A ta ochrona zarazem oznacza oczywiście podporządkowanie. I z tego punktu widzenia seksmisję da się przeczytać jako właśnie taką alegoryczną opowieść o świecie, który zostaje zaburzony, a później powraca do normy. Czyli zostaje zaburzony w momencie, kiedy mężczyzna zostaje wykastrowany symbolicznie, ale później powraca do normy, kiedy mężczyzna osiąga znowu tą swoją pozycję, którą powinien mieć, czyli pozycję jak gdyby władcy. I oczywiście fabuła seksmisji taka jest. A ostatnie sceny seksmisji, które Państwo pewnie znacie, jak nie znacie, to Państwo zobaczycie, są ewidentne. Taki mężczyzna staje się panem, prawodawcą, nauczycielem, a kobiety wdzięcznie podążają tropem jego instrukcji. Czyli opowieść o seksmisji tak naprawdę jest opowieścią o powrocie społeczeństwa patriarchalnego. I Graf następnie mówi, nie jest przypadkiem w związku z tym, że w wolnej Polsce po 90 roku jedną z pierwszych ustaw była ustawa antyaborcyjna, która uspołeczniała brzuchy kobiet. W takim nastroju, w takiej społeczeństwie, które łaknie seksmisji jako opowieści o symbolicznym triumfie kobiet, no jest to całkiem oczywiste. Ale proszę Państwa, na sam koniec chcę z Państwem się podzielić pewną także i moją prywatną refleksją, osnutą dookoła jeszcze jednego fragmentu tego filmu Seksmisja, żeby nie było tak, że to mężczyźni mają tak dobrze, a kobiety tak niedobrze. Chcę, żeby Państwu pokazać jeden fragment tego filmu, w którym mamy cięcie montażowe, które mnie frapuje od momentu, kiedy zobaczyłem ten film, i właściwie nie przestaje mnie frapować. Fabuła jest taka, że główna bohaterka filmu przychodzi do starowinki, czyli jednej z tych niewielu kobiet, które jeszcze pamiętają prawdziwych mężczyzn. I proszę popatrzeć, jak to wygląda. Jezu, zupełnie jak mój Józuś. Józuś, tak miał na imię mój narzeczony. Co to znaczy narzeczony? Co wy z nowej generacji macie z tej swojej kobiecości? Nie warto być kobietą, kiedy nie ma mężczyzn. Proszę Państwa, interesuje mnie to cięcie montażowe, tak? Dlaczego tak jest, proszę Państwa, że widok, który sprawia tyle radości tej starszej pani, to, że my nie możemy dzielić tego widoku, że on nie może sprawiać także i nam radość. No, odpowiedź oczywiście jest oczywista. W kinie takich świństw się nie pokazuje, tak? Takich świństw, czyli nie pokazuje się męskich uroków, tak? Uroków męskiego ciała.
kobiety, które jakoby są takie, takie zniewolone w systemie patriarchalnym i tak dalej, mają pełni ekspresję pod tym względem. Nie jest niczego, nic nagannego, kiedy mężczyźni patrzą na kobiety i następnie widz filmowy ogląda kobietę mniej lub bardziej w całej rozciągłości, w całej klasie. Natomiast nie mężczyzna, proszę Państwa. Regułą ciągle do dzisiaj, a wtedy to już w ogóle, jest to, że się męskie członki obcina na filmie. Ja kiedyś nawet zastanawiałem się, co się dzieje z tymi męskimi członkami, które są obcinane i wpadłem na odpowiedź. One trafiają do seks-shopów, proszę Państwa. Jak się wyjmuje do seks-shopów, to one tam to wszystkie stoją. Co to, o czym to świadczy, co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że musimy się wstydzić my jako panowie, tak? Ta grupa dominująca, jakby patriarchalna, od maleńkości jest wychowywana w przeświadczeniu, że jest brzydka, tak? Że jej męskość jest czymś, czego nie wypada oglądać. Jeżeli nawet jakaś starsza pani się cieszy na określony widok, to my jako widzowie nie jesteśmy do tej radości dopuszczeni, ponieważ to nie jest żadna radość, tak? Tylko to jest wstyd i nie wolno tego publicznie upowszechniać. I to właściwie było tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.